Umowa społeczna jest w trakcie pracy, jeśli chodzi o Komisję Europejską, chodzi o Departament w Komisji Europejskiej. Jest oceniana, ten nasz wniosek jest oceniany. Te negocjacje nie są łatwe, nie ukrywam, też jakby byłem gościem w Brukseli, nie są to łatwe negocjacje. Ta zmiana polityki ze względu na wybuch wojny, nasza złożona do tego wniosku aktualizacja, no powoduje, że te negocjacje w wydaniu decyzji się przedłużają. Mam nadzieję, że WODA, że osoby odpowiedzialne w Unii Europejskiej za tą umowę dadzą się przekonać do, po pierwsze, do tych nowych rozwiązań, które zaproponowaliśmy. Tam nie ma żadnych rewelacji, tam jest po prostu odpowiedź na kryzys wywołany wojną, czyli inflację, brak surowca na rynku europejskim, brak surowca w Polsce. Tam widzimy w tej aktualizacji odpowiedź na to. Mamy nadzieję, że partnerzy w Unii Europejskiej ze zrozumieniem podejdą do tej aktualizacji, do całego wniosku i że uszanują w tak trudnych okolicznościach podpisaną umowę społeczną w Polsce, która jest jakimś konsensusem w tym procesie wychodzenia z użytkowania węgla kamiennego. Czy jakieś ewentualnie perspektywy, czy wiecie, kiedy by to mogło być sfinalizowane, kiedy by ta odpowiedź Komisji Europejskiej? Z naszego punktu widzenia chcielibyśmy to zrobić jak najszybciej. Niestety no, widzimy, że tutaj te prace w komisji, prace w departamencie o zajmującym się tą naszym wnioskiem będą trwały. I ja oczywiście zadeklarowałem z naszej strony silną współpracę. Zadeklarowałem, że mogę jakby do Brukseli przyjeżdżać w każdym tygodniu, aby przyspieszać te prace związane z wydaniem nam decyzji, no ale niestety jesteśmy skazani na proces, jaki toczy się w Unii Europejskiej. W tym kontekście musimy się jemu podporządkować. Z naszej strony my robimy dzisiaj wszystko, aby decyzja została wydana jak najszybciej, ponieważ ona będzie dawała taką jasną odpowiedź również branży górniczej, społeczeństwu, stronie społecznej, że kierunki zostały zaakceptowane, że nasz wysiłek wspólnych negocjacji został zaakceptowany i że no, jesteśmy partnerami w Unii Europejskiej i że Unia Europejska rozumie tą naszą specyfikę odchodzenia od węgla. Liczymy na tą decyzję bardzo szybko. Mam nadzieję, że zostanie wydana. Ja naprawdę czynię wielkie starania o to, aby było to jak najszybciej. Jeszcze w tym roku byś oczekiwał? Ja bym bardzo chciał, żeby było to w tym roku. Po ostatnim spotkaniu wydaje się to zagrożone, ale bardzo bym chciał, żeby było w tym roku. Zadeklarowałem pełną współpracę i poprosiłem o jak najszybsze procedowanie tego wniosku. A to ostatnie spotkanie, rozumiem, to było teraz jeszcze? Tak. Było. Ostatnie spotkanie było pod koniec czerwca. Byliśmy rozmawiać właśnie dokładnie o kwestii związanej z aktualizacją złożoną przez nas. Chcieliśmy rozmawiać o konkretnych datach, o możliwościach wydania decyzji. No, wydaje się, że no, prace nabiorą w tej chwili tempa, ponieważ z naszej strony wielka prośba i jednak mimo wszystko taka sugestia, że chcielibyśmy jak najszybciej, aby Unia Europejska wydała nam w tym kontekście decyzję.